targ staroci w Bielsku Białej, który odbywa się w każdą trzecią sobotę miesiąca. O, i taką piękną buteleczkę sobie znalazłem, spójrzcie. 20 zł, już ją kupiłem. Co tu jeszcze jest? A kubeczki po ile takie? Po 5 zł. Takiego piłem mleko w przedszkolu i do dzisiaj mam traumę, bo zawsze sobie parzyłem twarz i nikomu nie mogłem powiedzieć. Centymetr, nie? Tak, tak. I monetki. Tak jak pan powiedział. O, złotówka 49 w takim tragicznym stanie. Monetki jak tam? Po złotówce czy jak? Masa gazet, słuchajcie, z monetami na przykład. Balcerowicz. Kupiłem 3 złote, a tak pan sprzedaje w zależności po złotówce, po 5, w zależności o czym są artykuły, ale tu są fajne. Historia. Piast, Giewont, Sport. Po ile te paczki? Po 30 zł. Kolekcjonerskie, całe. Kupiłem sobie taką kasetę, sprawdźcie sobie. Cała zapakowana za 5 zł. Strasznie mi się podoba, ale coś innego mnie zaintrygowało. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, spójrzcie. Na kasety. Nie kupię tego, nie wiem ile. Kasety po 5, a to opakowanie nie wiem. A to całe po ile w sumie? Jak opakowanie? Bez kaset. Za pudełeczko 15, jak ktoś jest z Bielska, to warto wpaść. Lampa z Kijowa. Ekstra. Także tą kasetkę kupiłem sobie za 5. Podoba mi się. Spójrzcie, gra. To gra w piłkarzyki. Ona jest cała sprawna? Ile ona kosztuje? 1 piłkarzyka. Ile to kosztuje? 20? Taniutko. Ludzie, powiedzcie, kupić czy nie kupić? Żona mnie wywali. Podpisani. O, ale nazwiska współczesne. 20 zł, bez jednego, a to się dorobić można. Znalazłem fajne mydła z PRL-u. Dwa sobie kupię, po 5 zł. Ale spójrzcie, które byście kupili. No ja biorę to. No, sobie skleję to, wiecie. Biorę to. Biorę to. Jeszcze są takie, to pamiętam chyba już późniejsza epoka. Co tam jeszcze jest? Gdyby się ktoś chciał na wczasy wybrać i kupić sobie mydło. To chyba wszystko, co pokazałem. Amber Toilet Soap. To też jest fajne, to biorę jeszcze. No i tyle, kupiłem 3 mydła za 15 zł. Nie wiem. Pan nie miał wydać 5, to sobie wezmę jeszcze notes, słuchajcie. Z Kaczorem Donaldem. Jeszcze śpioszek jest. Pewno tam jeszcze inne motywy. Aha, śpioszek, nieśmiałek, mędrek. Okej, ja biorę Kaczora. Fajny Technics, tak jest tuby, ale na razie odpuszczę. Jest bardzo dużo wystawców w tych pudełkach. Można tu cały dzień stać i grzebać tym. Jest bardzo dużo fajnych często jakichś rzeczy, na przykład tu nie, ale kubeczki z Tułowic, z Mirostowic, także to co chce. No. Trzeci. Dobra, kupujemy. Dziewiąty. Taki. 73. Dwie dychy. Na... Jest piękny stan. Piękny stan za ile? 20. Też za 20. Piękny stan. Oczywiście sprzedawca tak ma. Dobra, no to jak mogę nagrać coś, to kupię jednego. To ten piękny stan za 2 dychy wezmę. Dobrze. A tak to tą wezmę. Jagód jest bardzo dużo. No też. I że nie kłamie, dużo ma. Tutaj mamy ceny królów okolicznościowych. Następne ceny. Że bardzo dużo monet idzie znaleźć tu na giełdzie w Bielsku. Zapraszam. Oczywiście trzeba sobie też przemyśleć, co się chce kupić i za ile, prawda?
Tu nie tak źle. No, fajne talerze, słuchajcie, z panem Lechem Wałęsą, prezydentem. Metalowe. I z Janem Pawłem II. Metalowe, myślałem, że to jest ceramik. W przerwie zakupów polecam hamburgery i hot dogi. Smak lat 90. Już nigdzie indziej takich nie kupicie, a szczególnie hot dog z kiełbasą. No i bułka z parówką 15 zł, duża jak w latach 90. Suroweczki, smakuje wyśmienicie, polecam. No i podsumowanie, to co sobie kupiłem, a więc 5 zł za 20 zł, dobrze wiecie, że takie kupuję po 2-3 zł i mniej więcej, no moim zdaniem to jest tyle warte, no ale kupiłem, żeby na potrzeby filmu 20 zł, 5 zł, 73 rok, piękny stan, no w sumie nie jest taki zły, kaseta w oryginalnym opakowaniu 5 zł, tutaj bym powiedział, że to jest cena atrakcyjna, pudełeczko Nivea po kremie, spójrzcie, to była ekologia, szklane, powojenna produkcja, tak powiedział mi sprzedawca, w sumie nie wiem, jeżeli ktoś wie, to nie wiem, pisze, bakielitowa nakrętka, krem Nivea, no spójrzcie sami, szkło, to jest ekologia, szkło, mydełka Lena Nadina, także mydło toaletowe, tu sobie to zakleję, to się rozkleiło pod wpływem starości, mydło toaletowe popularne, bardzo fajne, 5 zł za sztukę, raciborskie zakłady chemii gospodarczej. Następnie takie jeszcze kupiłem mydełko, nie wiem co to za produkcja, tak jakby to było produkcja jakaś zagraniczna, możecie mnie uświadomić, w sumie jeszcze sobie to sprawdzę raz. Mamy tutaj notesik z kaczorem Donaldem, czyste kartki w środku, możecie dać propozycję co tam pisać. Tu znowu ekologia, Coca-Cola szklana, powróciłaby z powrotem taka butelka do sklepu, byłoby naprawdę miło. W środku ciekawe artykuły przekroju o banknotach, o wchodzących nowych banknotach, Leszek Balcerowicz, gdzieś to tam wcisnę w wycenach, wam pokażę takie fajne tam propozycje. Oczywiście autor artykułu sobie namalował, piękna lampa, która naprawdę wpadła mi w oko, 150 zł, 150, duńska produkcja na magnes, to się rozpina, można pod innymi kątami dać. Piękna jest ta lampa. A jeszcze kubeczki z Tułowic kupiłem od panów z Włodzisławia Śląskiego. Pozdrawiam serdecznie.